Tak właśnie było w Białymstoku, a za tydzień widzimy się w Tarnowie. Dzień dobry Państwu, czas na prognozę pogody. Mam nadzieję, że wstaliście z dobrym nastawieniem. Jeżeli nie do końca, to zrobimy wszystko, żeby zmieniło się to od tak. Uwaga! Prognozy pogody nadszedł czas. Chciałabym powiedzieć, że ta pogoda, ten dzień będzie arcywybitnie piękny, ale trochę bym skłamała, bo nieco więcej się zadzieje. Pogoda jest niżowa, ale cały czas jesteśmy pod wpływem upalnego powietrza, które do wielu miejsc dziś dotrze. Rozpoczynamy przegląd regionów i klasiko startujemy. Pojawią się chmurzyska. Te chmurzyska przyniosą deszcz, przyniosą burzę, przyniosą silny wiatr, czyli bardzo wymagającą pogodę, a na termometrach maksymalnie od 27 do 29 stopni. O, jesteśmy. Cześć, nie witaliśmy się. Chodźcie tutaj. A widziałaś Kubę? Proszę ze mną. Miał być Kuba i go nie ma, drodzy Państwo. Kuba w kuchni miał być. Ja nie wiem, czy mamy się gniewać, czy nie, bo dzisiaj kuchnia nasza tutaj jakoś świeci pustkami. Gniewamy się, jesteśmy głodni, ale na szczęście będą ci piękne. Dzień dobry, zapraszam Państwa już teraz na szczegóły prognozy pogody. Pogoda bardzo szybko od samego rana się zmienia. Jeszcze 10 minut temu chmury bardzo gęsto przykrywały niebo, a teraz delikatnie jednak, choć nieśmiało, to słońce przedziera się przez nie i w ciągu całego dnia będzie burze. I w centrum, i na wschodzie, na zachodzie będzie troszkę spokojniej, ale tak czy siak jeszcze będzie padać. Kolejne dni wciąż ciepłe, ale też wciąż deszczowe. Oczywiście o szczegółach będę Państwu opowiadać, więc bądźcie z nami koniecznie. Do zobaczenia. Dzień dobry Państwu, Agnieszka Dziekan na naszym pogodowym posterunku. Zanim opowiem Państwu, co się będzie działo dokładnie za naszymi oknami, a będzie działo się dużo. Zabieram wszystkich, uwaga, na bardzo krótką, acz przepiękną wycieczkę. W kolejnych dniach oczywiście jeszcze będę dziś Państwu opowiadać. W dalszym ciągu będzie ciepło, w dalszym ciągu będzie deszczowo. A gdzie, co, jak i dlaczego w naszym kolejnym spotkaniu. Do zobaczenia. Dzień dobry, prognozy pogody nadszedł czas, ale zanim o szczegółach, zabieram Państwa do, uwaga, między, zwróć na ten piękny widok, bo jest pięknie, nie trzeba pędzić, można podziwiać tak po prostu. A tak na poważnie, drodzy Państwo, prognoza jest deszczowa, prognoza jest pochmurna i burzowa, więc pogoda będzie bardzo wymagająca. Ciśnienie też jest dość niskie, więc zakładam, że bardzo mocno się wyczuwamy, więc sprawdźmy dokładnie, jak pogoda i tu będzie bardzo intensywna. Temperatura sięgać będzie od 27 do max 29 stopni. Wiem, że ten dzień to dzień bardzo wymagający, więc być może dla wielu z Państwa podwójna dawka kofeiny wpadnie jak istne złoto, więc łączę się w bólu. Bądźcie koniecznie z nami, zostańcie z programem, bo przed nami jeszcze sporo bardzo fajnych i ważnych tematów, także cudownie, że jesteście. Do zobaczenia. Piękny dzień dobry. Piękny dzień dobry, drodzy Państwo. Przed nami prognoza pogody, prognoza, która wygląda całkiem dobrze. Jest bardzo ciepło, a w każdą upływającą godziną deszcz spowoduje, że nieco się schładzać na pewno będziemy. Niemniej, na początek zabieram Państwa, dominował zwłaszcza nad Polską Wschodnią, południowo-wschodnią. Tam będzie padać zwłaszcza po południu intensywnie, a z kolei na zachodzie, na północnym zachodzie i w centrum bardzo pogodnie od samego rana do samego wieczora. Także najbliższe dni będą ciepłe, nie tak upalne. Deszcz raz na jakiś czas będzie się pojawiał, a o tym, kiedy dokładnie i gdzie padać będzie, jakie będą temperatury, opowiem Państwu jeszcze w naszym ostatnim spotkaniu. Do zobaczenia. Dzień dobry, to nasze ostatnie pogodowe spotkanie. Spotkanie cały czas pod znakiem wysokich temperatur i sporej ilości deszczu. Dziś od samego rana nad południowo-wschodnią częścią kraju. Jeżeli chodzi o nadchodzący tydzień, wszystko wskazuje na to, że będzie trochę w kratkę. Początek tygodnia upalny, środek tygodnia troszkę chłodniejszy po to, żeby znowu im bliżej weekendu, tym zrobiło się bardzo ciepło. Miejscami być może, mówię być może, bo to może się jeszcze zmienić. Na termometrach w wielu miejscach zobaczymy nawet 34 stopnie, ale oczywiście będziemy sprawdzać, aktualizować. Tymczasem korzystajcie z tej przepięknej niedzieli. Jeżeli będziecie wychodzić z domu, oczywiście parasol musi być grany, żeby deszcz nie zaskoczył. Pięknego dnia Państwu życzę. Do zobaczenia.